Po krótkim odpoczynku w lesie zbliżamy się do Ługów. Taka miejscowość. O, tu mamy tabliczkę. Będziemy przez nią przejeżdżać, a potem się zbliżymy do obwodnicy. Tam będę też troszkę filmować. No tą drogą właśnie żeśmy przyjechali. No i oto miejscowość Ługi, po drodze domowej soli, też taka mała wioska. Kościół tutaj tylko jest taki ładny, ale tak to poza tym nic ciekawego nie ma. Agroturystyka. Jest trochę tych obiektów do rekreacji. Tutaj w prawo to się jedzie na Czasław. Taka też wioska. Na Książ Śląski, tam dalej. A tu na lewo właśnie skręcimy na Nową Sól. Wszystko takimi bocznymi drogami. Przejdziemy teraz przez tą wieś. Zobaczymy, czy są jeszcze bociany. No tu gniazdo było zawsze. Bociany gdzieś 15 chyba sierpnia odlatują. Gdzieś po lewej stronie ten kościółek, ale to nie jest zabytek. Przedszkole widzę. O! Tutaj ten kościółek jest. Chociaż ja wiem, jest taki murowany. Pokażę jeszcze go tutaj. O, tak się ładnie prezentuje. W Ługach to jest. Jedziemy dalej. No i tak się prezentuje ta wioska. Droga tu jest ok. Jak wszędzie się budują, to widać. No. Widzę gniazdo, ale bocianków nie ma. Czyżby to już poleciały?
do ciepłych krajów. Są te bociany też poleciały, czy odleciały, czy jak? Są. Są jeszcze. Są jeszcze boczki. Ta pani mówiła. Widocznie poleciały na żer. Teraz po malutku będziemy wyjeżdżać z Długów. Tu jeszcze po drodze była taka kapliczka ładna. No zobaczymy, czy ona jeszcze jest. Cały czas będziemy mieć taki asfalt. To bardzo dobrze, aż do Nowej Sobi. O, jest ta kapliczka. Zaraz ją sfilmujemy. No, tu wybudowali nowe domki. O. No, a tutaj mamy tą kapliczkę. O, już pamiętam, od kiedy zacząłem jeździć na rowerze. Zawsze tędy przejeżdżałem. No ale trzeba jechać dalej. Trzeba dalej jechać i spróbuję sfilmować, bo będziemy wiaduktem jechali, a pod spodem będzie obwodnica. To spróbujemy to sfilmować. I tak oto zbliżamy się już do obwodnicy Nowej Soli. Tam na górce zrobimy ujęcie. Pięknie te samochody wyglądają tam z góry. Będziemy troszkę mieli pod górkę. Tutaj.
No i jesteśmy prawie na samej górze. Tam przed nami daleko to jest Otyń. Tak się prezentuje obwodnica. A tak wygląda z drugiej strony. Postaram się przybliżyć, jak najbardziej się częściej. Stąd żeśmy przyjechali, z tamtego regionu, a więc z Ługów. Piękna droga. No a tu będziemy zmierzać w kierunku Nowej Soli. Przejdziemy jeszcze przez Otyń, ale nie przez centrum, tylko obok i tam zacznę filmować. A po drodze jeszcze jedna miejscowość. To też filmuję.